Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i oto drugi odcinek z gry Novalands. I tak na wstępie dowiedziałem się, jak obsłużyć nasz wspaniały sprzęcik, którym jest asystent bot. Proszę, widzicie? Aktywowałem po prostu powiem wszystkim, jak mam w ekwipunku i mam teraz bota zbieracza, który razem z nami będzie przykładowo kamień rozwalał. Co w sumie tutaj zrobię, czemu nie, żeby cegły mogły się produkować. No i tak. Ogólnie mówiąc, dzisiejszy epizod jest przeze mnie jeszcze nieprzemyślany do końca, ale stwierdziłem jedną rzecz. Moim głównym, podkreślam, głównym, najgłówniejszym priorytetem na dzisiaj, pomijając wszystkie inne rzeczy, będzie zdobycie tych dwóch rzeczy. Tutaj to. Chcę mieć gun i chcę mieć pancerz, więc tak. Bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, ile mamy wszystkiego. Przy okazji pomóżmy trochę naszym wydobywcom, zbieraczom i innym takim. Czemu nie? A, właśnie zapomniałem znowu wyłączyć podnoszenie śmieci. No cóż. Tak, ile tutaj by się naprodukowało pod moją nieobecność? Nawet trochę. Dobra. W takim też wypadku możemy chyba bezproblemowo nie zbierać, nie to. O, tak tutaj. O! Zbadać gun. A, żeby zdobyć pancerz, potrzebujemy 20 kości. I okej. Daję wszystkie myszki, teraz to mamy gun do walki. Prawie nadal mamy zbieractwo, więc tak. Nic się nie zmieniło. A co za tym idzie, jest dobrze. No i cóż. Teraz, kiedy już wszystko jest ogarnięte, tylko jeszcze zostawię tutaj sobie żelazo i mieć, bo czemu nie. To możemy spokojnie pójść na tę wyspę, na której, z tego co się nie mylę, ja powiedzieć, że nie stracimy powietrza, ale jednak tracimy, co jest dziwne, że wszyscy tu oddychają, tylko nie my. Dobra, tak czy inaczej, to nowa wyspa, którą ostatnio odblokowaliśmy i której nie ruszałem i teraz z kim pogadać. Pogadajmy z tym gościem. Najpierw, bo to on dał nam bota. I Armando. Przynieś mi następujące rzeczy. Cegły modułowe w ilości 20 oraz dwie sztabki żelaza. Dzięki temu będę miał porządne stanowisko pracy. Okej, dwa żelaza, 20 cegieł. Tutaj mamy Kamilę. Trochę materiałów, żeby urządzić warsztat. 20 cegły i dwa żelaza. Okej, czyli 40 cegieł, 4 żelaza. A tu kogo mamy? Witaj. Wiedziałam, że przyjdziesz. Jak? Widziałem, jak spadała twoja kapsuła, oczywiście. Nie nazwałabym tego subtelnym wejściem. Mam na imię Emilia, tak przy okazji. Wiesz co? Myślę, że mogłabyś mi pomóc z przepisem na gulasz. Okej, czyli gramy kobietą. Oto czego potrzebuję. Jagody w ilości 12. Mówię o tych, które są na krzewach jagodowych. Jeśli spojrzysz moją prośbę, zdradzę ci sekrety tej wyspy. Okej. Chyba 12 jagód, 40 cegieł, 4 sztabki. A teraz zobaczmy, co mam tutaj. Poza tym, że nie spadam powietrze, więc ciekawa sprawa. Mhm. Poszedłem na pustynię badać przyrodę. ZW, Daniel. Okej. Czyli tu nic nie ogarniemy. W ogóle użytkowy tu można tylko coś takiego i pamiątki. Okej, czyli tu nie można budować w ogóle. Dobra, w takim razie 12 jagód. Dobra, robota bocie. 40 cegieł i 4 żelaza. Mam 4 żelaza. 40 cegieł pewnie też się znajdzie. Nie wszystkie. Oj, w pierwszej kolejności na bota to przynosi. Idealnie. Dobra, mamy to zaliczone. Jeszcze przy okazji jagodami się zajmę, bo czemu by nie. Skoro już jesteśmy, to równie dobrze mogę. U, zapchane. Dobra, wungelit. Skoro tak to wygląda tutaj, chyba pora zbudować więcej piecy. Zrobię jeszcze, powiedzmy, dwa, może trzy na węgiel. A potem jak będą jeszcze dwa, trzy, czy może nawet trzy, jak powtarzam, na węgiel, postawimy więcej na ten. Na żelazo. Ale tak, na razie bym powiedział, że dwa. Więcej nie potrzeba. Trzy na węgiel powinny szybko zjeść, co trzeba.
Ciekawe, że nie ma tutaj filtra, zbieraj tylko to, co ma, tylko to, co mam już. Szkoda, ale dobra, niech będzie tak. Zrobimy, co trzeba, kopiemy. I dalej, żeby mu to zrobić na cięciu, ona... No, uroki tej gry to jest to, jaka ona jest spokojna i co tutaj robimy, więc... Nie wydaje mi się, by cięcie oddawało po prostu sprawiedliwość temu, jak się tutaj gra. Oczywiście jakieś tam czekania na materiały czy coś, to co innego będę wycinał wam. Ale no... Nie... Zwykłe tutaj ogarnianie... Tyczne. Okej. Okay. To jest jedna rzecz. I druga, że mógłbym jeszcze w sumie drugi składzik zrobić, ale nie wiem, czy jest sens. Jest tak, te dwa piece... Wungl, drzewny. I ile starczy, tyle starczy... Na... Żelazo. Od razu bot logistyczny będzie miał więcej roboty, ale też odciąży tym tutaj. Dobra, a gałązki nie potrzebuję. Kamienie zostawimy, bo jeszcze czemu nie. I cia, poszukajmy, czy są jakieś jagody. Obawiam się, że nie. Smutna to wieść, no ale cóż. Bywa i tak. W szczególności, że mam tutaj zarówno dzika, jak i pszczoły, które kradną jagody. Mhm. Ale okej, okay. Do 12 już nie brakuje aż tak dużo. W ogóle co jest za łucie dzika? O tym, że struchu dzika? Kości! Okej. Okay. To jest trochę smutne, ale będziemy polować na dziki. Tak. Potrzebujemy 20 kości na zbroję, co... Skoro potrzebujemy, no to wybacz dzik. Trzeba. Kurczę, amunicja w gun się skończyła. Jebacz. Ale spokojnie, twoja kość się nie zmarnuje się. I dobra. Mieliśmy tu gdzieś jeszcze kolejny krzaczek. A no, mieliśmy. Cek. Tak. Tak. Dobra, spróbujmy wypchać ile się da. Widzę, że nadal jesteśmy w tym lepsi od botów, bo możemy wypchać ile chcemy. Okej. Okay. I tak, to tutaj wraca, to tutaj wraca i... W sumie nie wiem, co więcej. Poza tym, że nadal musimy wyłapywać każdą pojedynczą jagódkę. Na całe nieszczęście dla pszczół, szczęście dla nas. Nie obrażają się, jak kradniemy im jagodę, więc dzięki pszczoła za... Twoją ciężką pracę. Okej, okay, 12 jagód, 4, 40. Idziemy oddać zadania. Ja. Okej. Okay. I dzięki bocie, że trzymasz mi kamień. Nie ocenię na to pomoc. A i daj mi jagody na gulasz. Okej. Okay. A teraz znalazłeś. To może tam był też wcześniej pomógłbyś, coś, a nie pomogłabyś. Nieważne. Znalazłeś jagody. Jesteś takim wyjątkowym dzieckiem. Dzięki. A to twoja nagoda. Nagoda, tak. Nagoda. Kojarzysz krzew jagodowy, który rośnie na tej wyspie? Nie jest prawdziwy. Wyrwij go, jak zaczynamy odkryć... Zwyczajnie roślina, odkryjesz, co znajduje się pod spodem. I pamiętaj, musiałeś mieć odblokowane rolnictwo, aby wydobyć stałe rośliny. Okej, trochę gamingowe, ale dobra. Tak się naci. Dzięki. Myślę, że to jest więcej niż wystarczające. Zobaczymy, co mogę zrobić. Magiczne mchanie młotkami. I co powstanie z pudełek? Uwaga, uwaga! Nowy sklep. Jej. I co teraz? Pracuję z najcięższym młotkiem, najdelikatniejszym sprawem. Tak, sprawem, spawem. Zobacz dla mnie tym razem. Pojemność... Tlenowa kombinezonu, wysokiej jakości buty i większy kwipunek. Dobra. Potrzebujemy 8 żelaza, 50 patyków i 4 miedzi. Dobra, 8 żelaza, 40 patyków i 4 miedzi. A teraz tak, wielkie dzięki, bierzemy się do pracy. I znowu, zobaczymy co wyjdzie. A ja sobie znowu siorbnę kawy, bo tak się składa, że drugi odcinek i drugi raz piję kawę podczas niego. Dobra, i
Zobaczmy, co tutaj. Ej, dzieciaku. Jeśli chcesz coś rozmontować, to mam odpowiednie narzędzia. Coś chcę rozmontować ciebie? Mam broń. Zwykle ekstraktor. Okej. 8 miedzi, 40 patyków, 8 żelaza, 10 kości. Nie zapamiętam. Ale musimy. Nie mogę po prostu. Nie mogę. Nie mogę nie zrobić tego. Zbieramy to wszystko. Widzę, że bot zbieracz sobie nie radzi. Okej, 8 żelaza. Chyba podobną ilość miedzi mieliśmy. Nie ty, zbieraczu. 40 patyków. Oczywiście, że teraz patyków nie będzie, jak wszystkie wypchałem do węglarki. Ale damy radę. Nagle będziemy szybko. Właśnie, przy okazji warto byłoby zobaczyć, co jest wymagane na następne wyspy. Może jakoś jestem w stanie odkryć, a nawet o tym nie wiedziałem. Tutaj. Dobra. Trochę żelaza, trochę tej. Trochę miedzi. Da radę ogarnąć. Dobra. Tak czy inaczej, jeszcze 5 patyków. Dobra. Okej. Dobra, jedna sztabka żelaza out. I jak idzie wam produkcja miedzi? Idealnie. Dziękuję za bycie dobrymi pracownikami. Idzie wam dużo lepiej niż na tamtej wyspie. Pytanie, czy mamy jakiegoś dzika? Nie mamy. A nie, mamy dzika. Dobra. Jako, że mamy dzika, to możemy sobie nagromadzić kości. Jeśli będzie ich już 10, to super. Pewnie nie. Mamy 8. Jeszcze trochę za mało, ale spokojnie, szybko się ogarnie. O, kolejny dzik. Gam. Więc, no właśnie, gam. I chodź tu, dzik. Musisz niestety poświęcić się dla dobra produkcji. Dziękować. Dziękować, dosłownie. I lecimy szybko ogarnąć, co trzeba. Jak ogarniemy, to potem nowa wyspa, czemu by nie. A właśnie, jeszcze czy on coś więcej powie? Nie. Okej. Okay. 50 patków, 40. Tak, wiem, że mogłem już lepszyć kombinezon, ale ja jestem jałpem. Zamiast go ulepszyć, teraz wracam się po patyki. Ale co już powiedzieć, no. It's just me. Tak to określę. Ja jestem taki dziwny, taki nieogarnięty, taki jałop. Ale mi jest z tym dobrze, nie ukrywając. Nie przeszkadza mi to. Mam nadzieję, że wam też nie, jeśli oglądacie te materiały. Ale dobra, pojemność tlenowa kombinezonu. Aha! Pewnie jeszcze to muszą skraftingować. Myślałem, że to za od razu. No dobra! To powinienem myśleć o tym, że w tych grach nie ma nic za darmo. Czy mam coś tutaj, co mogę odblokować? Jakby coś na mnie krzyczało. A nie, dobra, pewnie to mogłem wcześniej. Ale okej, jak jest taka sytuacja, że nie muszą to jeszcze skraftingować, to zróbmy klik. O, punkt umiejętności. Jakie to lubię. Pytanie tylko, co zrobimy, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Dużo fajnych rzeczy, jak na przykład to. Czy nawet takie rzeczy. Czy cokolwiek innego, no ale... Ja po prostu się na tym nie znam. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest ciężka decyzja. Ale wezmę to, bo mamy wyspę skalną wreszcie, więc tak lepiej to mieć zrobione. Na wyspie skalnej właśnie rzekomo mogą się pojawiać większe tutaj skałki dzięki temu. Jak już mamy, to fajnie byłoby to ogarnąć i przy okazji... Tak.
Widzę, że ten krab jest niebezpieczny. I tak, sprowokowałem go celowo, bo chcę zobaczyć, czy z niego coś są kości. Są! Dobrze. Bardzo dobrze. U, coś tu błyszczy. Oczywiście. Kolejny jakiś człek z kapsuły. Cześć! Tarza jest tutaj, nie musisz się już o mnie martwić. Nic mi nie jest. Nie mam nawet zadrapania. Ośniewające, powiedziałabym. Ty zostałam, okej, czyli to jest problem tutaj czasami z tym, jak to przetłumaczyli, okej. Zostałam wysłana do pomocy z osobistej opieki. Z osobistej opieki, z osobistą... dobra. Jak garnitury, ubrania, nowe wszystko dla dobrego samopoczucia załogi. Udam się na wyspę, na której jest więcej ludzi. Przyjdź do mnie. Myślę, że będzie... że będę potrzebowała kilku przysług od ciebie, zanim zacznę pracować, okej. Jakieś tu... wiadomo, będą problemy trochę. Z przekładem czasami. Tak czy inaczej... że... I tak, jeśli chodzi, natomiast... A właśnie, tlen nam się kończy, tak. Nie mam takich szczegółach pamiętać, nie chcę umrzeć. Wielka skała. Będziemy musieli potem pomyśleć o jakichś dokładniejszych sposobach funkcjonowania. A, ciekawe, teraz nie wyrabia to wszystko. No ale dobra. Ma coś tam przyjmować, jakoś to będzie. Na pewno co mogę zrobić? Wepchnę tutaj już żelaz do pieca. Chciałem jeszcze miedź wepchnąć gdzie indziej, ale nie ma szans. W ogóle weźmy najwięcej żelaza i miedzi jak możemy. Ja wiem, że jakieś dodatkowe odkrycia zrobimy. A jak nie, to... to co innego. Może... właśnie, widzę też dzika, co... nie będę czekał, od razu weźmy kości. I później będziemy musieli znowu polować też na te kraby. Wydaje mi się, że będą najlepszym źródłem kości. I co tak, zobaczmy, czy wykrafcili. I co to cała Sasza, czy jaki tam było, będzie chcieć ode mnie. Nie wykrafcili. Co za lenie. Mhm. I sztabki 20 cegieł. Okej, czyli każdy chce chyba to samo na początek. Jeśli tak, to warto wiedzieć. I... nauczymy się tego pierwszego rolnictwa. Bo to chyba pozwoli nam... pozwoli nam zrobić to, co tam mieliśmy, czyli... teoretycznie... jak się nazywa? Za dużo żelaza tutaj się wypchało. Nie ma miejsca na węgla, okej. Dobra, fajnie, ale... muszę sprawdzić jedną rzecz. Aha. Coś takiego trzeba zrobić i co to jest? Ząk rośliny wodny. Okej. Dobra, czyli będziemy w stanie potem to zrobić jakoś inaczej. Kazali nam to, co zrobiłem, ale osobiście bym tego starał się jednak unikać. I chyba zamówienia się wykonały. Zapomniałem cegieł, brawo ja. Wezmę tylko szybko 20 cegieł i polecimy tam znowu. A, tylko tak 20 cegieł. Na 20, nie chcę mi się ich więcej brać. Świetnie. Właśnie. Nie wiem, czy jakieś tam coś nie wymagało sadzonki rośliny wodnej. Jeśli tak, to będę musiał się nauczyć produkować więcej, bo mamy tego mało na razie. A tlen jest potrzebny. Tak czy inaczej, jej! Mamy więcej pojemności kombinezonu. Teraz ta, dwie rośliny wodne są potrzebne do tego. Większy plecak i jeszcze szybszy plecak odrzutowy. Musimy to mieć. Trzeba przynieść tu dużo miedzi. Trochę lepsze zbieranie, super. Czy możemy coś nowego tutaj postawić? Na razie bateria na broń. Pracuj. A my ogarniemy więcej miedzi, więcej wszystkiego.
No i tak, oczywiście budujemy kolejne stoisko. Teraz chyba jakieś modowe. Ale no. Tak w świecie są postępy. Zobaczymy, co tutaj można zrobić. I co znowu sugerują kobiety. Ale tak. Witaj, moja droga. Niezapomnij, w przyszłości możesz wyglądać, jak tylko zechcesz. I... A. Można zmieniać się wyglądu tak po prostu. Dobra. Szczególnie mnie to nie interesuje na razie, ale... Dzięki za propozycję. Zobaczymy, ile się da. Super. Nie chciałem tego wysypywać, chciałem to wrzucić. Zresztą. Dobra. Jeśli tutaj mamy to wszystko, to zobaczmy, co dalej. W sumie co dalej, no. Dalej to musimy po prostu ogarniać, co trzeba zrobić szybko. Czy... Nie, dobra, na szczęście wypadłem. Jak zbierać jak najwięcej miedzi, żelaza i innych rzeczy, nie myśleć o rozwoju. Ale tak, zanim to wszystko, mamy większą pojemność plecaka od tego tlenowego, więc jest dobrze. Zamówmy jakąś kolejną rzecz. Nie pamiętam, co tam ona chciała, ale tak. Dodatkowe dwa miejsca w plecaku. Dobry pomysł na start. I teraz tak mówili, to nie jest prawdziwy krzak, zobaczcie, co jest pod nim. A więc sprawdzamy i... Coś więcej powiesz o tym? Tak, jest zamknięte. Szalone, prawda? Myślę, że potrzebujesz jakiegoś klucza. Dałby mi się pożywne jajka do mojego gulaszu. Znajdź inną ulad... uważaj, bo nie będę zbudować. Okej, czyli jest takie... No ciekawe, nieprawdaż? No, ale przydałoby się to otworzyć. No, tak się składa, że ja tu kluczyk mam, ale no... Brakuje mi czegoś... Daj mi to. To wtedy pogadamy. Gun. Gun. Dobra. Żadnego na TV z kamiennej raczej nie będę robił bezpośrednio tego, jak to się nazywa, punktu przetwórczego. Tam będziemy gromadzić i później przy pomocy tego będziemy to przenosić między jedną a drugą wyspą. Nie tutaj, to miało być jeszcze na dół. Bo akurat jeszcze w demku pamiętam, że była okazja się tym bawić. Tak, jeśli chodzi o grządkę, to trzeba tylko cegieł, więc jest dobrze. Ale tak, przyszedłem tutaj po miedź i po jajka. Zobaczmy w ogóle, jak to się skończy, jeśli się pobije pszczołę. Pewnie też z niej mogą być kości. Podkreślam, nie to, że chcę, ale no, dla testów robi się różne rzeczy. Jak najbardziej, są kości. Świetnie, jeszcze tylko 9. Nie, to może... Pszczoły? Nie. Nie ma po co się aż tak śpieszyć. Mamy dziki, mamy inne istoty. Damy radę nie przejmując się pszczołami. I zaraz znajdziemy zbroję. Jeszcze dwa jajka. O, przy okazji pierwsze zamówienie już gotowe. Ciekawe, że między wyspami nie można atakować. Dobra. O, przy okazji jest tu jakieś... nowe coś. Ciekawe, co. Okej, okay, w ten sposób możemy też przy okazji leczyć swojego bota. A mam tu do czynienia z... rukami złota. Nowy materiał. Złoto. No, te kraby coś tutaj robią. Definitywnie, bo dużo support z walnych kamieni. Tak, jak jeszcze przy tym temacie jesteśmy. No. Wypadałoby chociażby wziąć trochę miedzi i innych rzeczy, bo... Nie to, że tam złóż nie mamy. Nie to, że czegoś brakuje, ale... Po prostu wypadałoby na zapas przynieść. Skoro mamy już takie pierdoły, dziadostwa, rzeczy, jak zwał, tak zwał.
Wydaje mi się, że to może też drugi, dobry pomysł, żeby drugi piec miedziany zacząć tutaj stawiać. No, na dwa piece chyba da radę. I szybko zobaczyć, czy są jakieś jajka. Jest. Jeszcze tylko jedno jajo i będziemy mieć zrobione. A co o tym, gdzie będziemy mogli kolejną... to... kolejną, no, brakuje mi słów. Dobra, nieistotne. Słów brakuje. Ale tylko jedno, żebyśmy mogli ogarnąć, ogólnie mówiąc. Najprościej. A, tego nie potrzebuję, to tak. I... chociaż może to się wydawać nie najlepszym pomysłem, to przy okazji też lepszym od razu te buty, bo szybsze chodzenie wydaje mi się być atutem, którego fajnie byłoby mieć. Nawet jeśli jest to kosztem niestety roślin wodnych. Po prostu tak. Przyda się. Aż za bardzo, żeby tego nie robić. Dobra, zobaczymy jak żelazo. Dużo. Dobrze, fajnie. Dużo żelaza. Oczywiście na ten moment. Zaraz się okaże, że to jest nic. I tak, pancerz kombinezonu. Jej! Nie rozumiem tego, że regeneruje się w nadgodzinach. A masz nowy punkt umiejętności. Pytanie, co teraz? Bo ja generalnie... nie widzę co niczego takiego wyjątkowo potrzebnego. No może to. Ale ja bym proponował w końcu efektywniejsze tleny. A potem to. Więcej expa generalnie. Jak przy tym jeszcze jesteśmy... załadujmy je w lezie. Od razu lepiej. I tak, idziemy. A teraz proszę cię tutaj... nie pamiętam, jak się nazywasz? Wow, udało ci się. Nie mogłem, żeby będę mógł, tylko miał być mogła, wiadomo, zrobić swój gulasz bez konieczności ruszania tyłka. Nie jestem leniwa, ale jestem kobietą trzymającą słowa. Oto klucz. I wchodziłabym tam bez pewnych informacji chociaż. To bez pewnych informacji chociaż jest trochę dla mnie dziwne. Ale okej, możemy wejść i... i tak, możemy wejść. Co znowu chcesz? Okej. Dość dramatyzowania. Potrzebuję jednego kwiata kaktusa do doprawienia rosołu. Wcześniej był góra w sosu, ale okej. Można znaleźć w gorących miejscach. Daj mi to, a powiem ci, co wiem w tej dziurze i co jest w środku. Okej. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za większy plecak i... co tutaj kolejnego było? Dwa nowe paski do oksydentora. Świetne. Zapomniałem krzaka. Dobra, czyli musimy po prostu... jednego krzaka jeszcze przynieść i trochę więcej miedzi. A tutaj nie mamy nic, co możemy teraz zrobić, bo wymaga materiałów, których nie mamy. Dobra więc. Jak jest taka sytuacja, co? Po prostu wykorzystajmy, co jest. Wodę przełożę tam na razie, bo widzę, że brakuje miejsca. Teraz tak to. Czy żelaza potrzebuje więcej? Raczej nie. Ale co za tym dobrym... co za tym idzie, będę mógł spokojnie tutaj zaraz zrobić kolejne odkrycia, badania i tym podobne. Za dużo krzaczków. Dobra, to robimy tak i to bierzemy ze sobą. To dajemy deszczu. Dlaczego nie? I teraz tak, jako że są problemy z tym, to tak. Tak. I proszę. Pięknie się to będzie robić. I okej, chyba mam wystarczająco, żeby... załatwić to, co trzeba było. Mhm. Tak, skoro jest znak zapytania, to znaczy, że możemy zrobić budki. Albo plecak. Zacznijmy jednak od budków. Ważniejsze. Teraz tak, co jest w tej dziurze? No nic, na razie nie możemy zrobić, poza tym, żeby pójść dalej. Na pewno chcesz wejść, tak albo nie? Nie. Nie, ja się boję. Okej. A teraz tak na poważnie, trzeba ruszyć trochę z ogarnieniem logistyki. Więc tak, z cegły. Zajmij rolnictwo. Najwyższa pora trochę to... posprzątać wszystko. I tak, dla niektórych może być to ekstremum, ale... no nadszedł czas, w którym rozwalam wszystko i trochę to poukładam.
Pewnie było ten proces wam trochę ukrócę, inaczej mówiąc, po prostu spotkamy się, jak jeszcze będzie trochę ułożone lepiej. I tja, no. Zobaczycie, jak to będzie, bo taki chaos, jaki tu był, na razie, no nie ma prawa bytu. Jedne co to boty zostawię, bo one nie przeszkadzają. No dobra, więc sprzątanie trochę ogarnięte, tak najłatwiej mówiąc. Jest tu jeszcze chaos i Harmider. Jakby nie było, postaram się trochę pomóc biednym botom. Więc tak. Najprościej mówiąc, zdecydowałem się to wszystko po... Najłatwiej to określić, chyba segregować kategorycznie. Tutaj mamy piecyk na cegły i kamień. Produkujemy i przetwarzamy żelazo. Jak widzieliście wyżej, były składziki na wodę. I tak. Ktoś może powiedzieć, że jest to głupie, bo będzie trzeba teraz daleko latać do wszystkiego. Kinda true. Niestety. Ale no, jest ogarnięta, przynajmniej zawsze będę wiedział, gdzie co jest. Nie będzie się to aż tak szybko zapychało, przynajmniej w moim odczuciu. Ale dobra. Składzik na węgiel był tutaj. I no. Wyłączam na razie podnoszenie rzeczy. Bo to już powinny resztę ogarnąć same. Jedna z tylko widzę, co trzeba dorzucić trochę tutaj. I tak, no. Wysepka tak sobie funkcjonuje. Następną umiejętność na pewno będzie dodatkowy bot i będę musiał zrobić bota, który będzie jeszcze pomagał temu zawsze koło. Albo przyspieszamy do szta... albo... przyspieszymy do sztawczaków. Nie wiem, macie te dziwne rzeczy, ale już mi odbija głupawka. Tak czy inaczej, buty mamy, więc możemy zlecić produkcję cooldown plecaka budżetowego. I będzie dobrze. I tak. Z innych rzeczy jeszcze teraz ważniejszych. Tutaj na dole zacząłbym już powoli rozpracowywać podstawy naszej ewentualnej farmy. Jako, że po prostu tak będzie lepiej, to stwierdziłem, że tak. Nie wiem, czy jest jedna roślina na jedną grządkę, czy jak. Trzeba podlewać. Trochę szkoda. Ale dobra, zrobimy tutaj właśnie grządki. Nawet od razu. Na takie rzeczy jak... właśnie chociażby... woda i tym podobne. Ale to jest ciekawe, że roślina wodna będzie wymagała wody. Nawet jeśli to nie będzie to chyba problem wielki. Nie, to nie potrzebuję. Roślina do zasadzenia na wypadek to, nawet do dostarczenia zwierzęca kupa. Właśnie, że składnik teraz na kupa trzeba będzie gdzieś zrobić. I tak, roślina do zasadzenia krzewiagodowy, kupa. Składnik do kupa możemy zrobić nawet tu. Tak w centrum na razie, później jakieś lepsze miejsce się ogarnie. A, i zapomniałem teraz o błotach. O kurcie, wszystko będę rzucić pod antenę, dobra. Nie. Dobra, a jeśli... muszę teraz ustawić jeszcze, że te strefy, na które dostarczałem, to są te jakby puste. To będzie szybko zapychało nadal, więc no. To jest tak, ty dostarczasz patyczki u... tutaj jest tylko jedna, ale to od razu przerobiłem na węgiel, więc będzie dobrze. Ty dostarczasz wodę... tutaj. Okej. Znaczy nie, woda nie tutaj. Źle zrobił, dobra. Teraz będzie lepiej. Tak, kupę już tutaj zostawiamy. I tak. To może być niebezpieczne. Wszystkie rośliny wodne na razie chcę tak też przerobić. Zrobię tam właśnie mini taką hodowlę już. Naszą profesjonalną. Roślina wodna. Kupa. Dobra. Więc tak. Nie mówię, że wszystko. A, tak samo jagódki w sumie. Fajnie by było ogarnąć już tak dokładniej. O, czemu nie? I tak, jeśli chodzi też o... mam jakiś achievement. Tak, jeśli chodzi też o jagódki, to zaraz to zrobimy składzik na jagody, bo czemu nie? Wypadałoby mieć po prostu na wszelki wielki. Dobra. Roślina, krzew jagodowy, zwierzęca kupa, tak, tak. No i powodzenia, boty.
I w sumie chyba zrobiliśmy wszystko, co tak głównie chciałem tutaj ogarnąć. Zobaczmy, jak idzie za to nam kolegom tejszym. Przyznam, dosyć nieźle. Teraz tak, czy jest coś jeszcze, co miałem postawić, a nie postawiłem, bo zapomniałem. Tak, szczół warsztatowy, on tutaj będzie. Dobra. I teraz tak, żeby nie przedłużać, zobaczmy, co możemy. Produkcja masowa. Definitywnie musimy. To jest stal i szkła. Z tego, co pamiętam, wiele rzeczy tego wymagało. I następne będzie, czyli chyba zasilanie trzeba ogarnąć. Karmić dla zwierząt. Why not? Nie wiem, od razu opracujemy karmnik dla zwierząt. Nie wiem, jak on miał działać, ale czemu nie? Po prostu powiększam to do karmienia zwierząt, ok? Gałązka? Dobra, czemu nie? Może się będziemy karmić gałęziami, co dzik będzie zadowolony, będzie robił lepszą kupę czy coś. I teraz... Piec elektryczny, tak, musimy pracować zasilanie. A właśnie, poproszę umiejętność, prawie bym zapomniał. Ale najpierw więcej expa, potem bierzemy jeszcze przebieganie i dodatkowego bota. Znaczy, przy expie generalnie jest chyba ważniejsze. I dobra, a jeśli chodzi o kwestię zasilania, potrzebujemy więcej miedzi. Dobra. W takim też wypadku odwiedzamy Miedziolandię. Dałoby się tutaj więcej czegoś. Ale nie wiem, czego tak konkretnie brakuje. Ciężko mi stwierdzić. Za mało jeszcze miedzi. Bo oczywiście jestem tyle głupi, że zamiast sobie to zaznaczyć, to ja na ślepo będę biegał. Dobra, teraz chyba wystarczy. Miejmy nadzieję, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. Na przykład wybaczcie za to, że no, tepałem się trochę obok mikrofonu, mógłbyście coś słyszeć. Generator węglowy. Fajnie, przez spalanie węgla. Tylko pytanie, gdzie my znajdziemy węgiel? Dobra, postawimy to na razie tu. Brak węgla. Tylko gdzie ja do chłeły znajdę węgiel? Się zobaczy, czy teraz nagle kopiąc kamień nie zacznie wypadać węgiel. Ale... Dobra, głupi jestem, przecież my mamy... O, zresztą... Ja pamiętam, że jest coś takiego jak zwykły węgiel. I tak, obsługiwany przez bot będziesz. Tylko najpierw musimy jeszcze... ogarnąć parę rzeczy. Jak chociażby trzy sztabki mieć na pierwszy piec elektryczny. Ale to na szczęście się zrobi szybko. O ile boty nie będą nam kradły miedzi. A za tym idzie, zaraz postawimy piec elektryczny. Zaczniemy produkcję stali. Zobaczymy, co dalej. A, macie zcięcie, ale tak, byłem zmuszony do tego. I teraz tak, piec elektryczny. Na razie nie będę robił mu tutaj wszystkiego, bo... Jakby nawet powiedzieć... Ja to chyba znajdę piasek. Chwila, muszę coś zobaczyć, bo to było coś o piasku. A, to są pustynne wyspy, na razie duże głosy. Pustynna wyspa, okej. Okay. Czyli piasku na razie nie ogarniemy. Więc to. A żeby to zrobić, to przydałoby się mieć też ogarnięte to. Później, żeby fajnie przynosić, to będziemy mieć składzik miedzi tutaj. I przy okazji chyba możemy dostawić więcej piecy, I guess. Ja, czemu by nie? Niech będą pracowały tam 4, może 5 piecy. Jak nie będą wyrabiały z produkcją miedzi, co nie będzie też tragedii. Później to się lepiej ogarnie. Albo właśnie, możemy zrobić tam produkcję. Na tamtej wyspie skalnej. Jak już będzie, i potem już gotowe sztabki dostarczać. Tak, tak, tak chyba ogarniemy. Dobra, tak czy inaczej, stal. Czy jest obsługiwany przez boty? Jest. Dobrze. A... Jak głupi jestem? Ja zacząłem produkcji... Żelazo. Ja definitywnie jestem głupi. Dobra. Ale no nie przejmujmy się tym wszystkim i...
Szybsze odnowienie plecaka. Dziękuję. Jak dziękuję? Czy jesteś sobie jeszcze będę... Na. Ha, chyba za szybko następnych rzeczy nie ogarniemy. W takim też wypadku... Muszę tylko jedną stal wyprodukować. Mam tyle, że martwy dzik. Gorsze jest to, że muszę to rozmontować. Żeby pozbyć się martwego dzika, więc... ja. Zostałem z płotem tylko 8 z 10? To rozmontowywanie nie jest najlepszym pomysłem. Ale dobra. Muszę to odstawić i naprawić, bo zaraz będzie... kilka tym bałagan. Więc tak... szybko to naprawimy. A! Czy naprawiło? Jeszcze tu ustawiam z płotem sztabki miedzi. Jest chyba git. Jest teraz jeszcze tylko... to? I dobrze. Dobrze. Jest. Działa. Więc możemy w takim wypadku wziąć... wezmę tyle kafli. I zacząć tutaj ogarniać coś. Nie coś. Dwa składy na bryłki żelaza tu będą. Na razie nie będę tego aż tak dokładnie być robił. Ale żeby po prostu było. Dobra. Dwa składy na bryłki miedzi. Okej, połączmy to w jedno przy okazji. Weźmy ten kamień do kieszeni. I tak, co tu będzie jeszcze potrzebne w sumie? Piece. Postawmy ile wlezie po prostu tych piecy. Co najmniej po 3, może 4 nawet będą na materiał. I tak jak już będą... potem będzie trzeba wymyć jednego bota od gałązek. Jest to naszą rzadkością, więc... tak. Jednego od miedzi, jednego od żelaza i transportera głównego. I dobra, jak już będzie tragedia, zróbmy po... dać po 2. Na wszystko. Czyli 2 miedzi, 2 żelaza. Wolałbym zrobić po 3, ale... będzie tu spora kłótnia o... i 2 węgiel. Dobra. Tlen nam się kończy, to jest zastanawiające. Bo co najwyższy nie wyrabiałem. Stwórz stal po raz pierwszy. Achievementik. Świetnie. A przy okazji mógłbym zrobić nową tam wyspę. Moja odpowiedź jednak to brzmi na ramię transportujące. Tak. O, punkt do wydania. Idealnie. Tak na zakończenie epizoda. Definitywnie. Ja tego nie mogę, to wymaga więcej? 2 punkty. Czyli niektóre rzeczy są droższe. Dobra. No, zaszczędzimy jeszcze jeden punkt. Teraz tylko pytanie, czy to wymaga prądu? Nie wymaga. Dobrze. Więc zróbmy jeden składnik na miedź tutaj. I już z wyspy tej dodatkowej będziemy transportować miedź. Gorzej, że tylko teraz cała ława będzie przerabiana na stal, teoretycznie. Ale na całe szczęście to tak będzie na tyle wolny proces, że tak nie będzie tragedii. Dobra, więc weźmy całą miedź, która tu jest na razie. Niech się przerabia na stal. I tak, jak mówiłem, na tym zaraz będziemy kończyć. Tylko no. Lubię słowa i tym podobne. Ale tak, tylko właśnie chcę zrobić... jedną przekazywać miedzi, że tak określę. Babki miedzi, tak. Albo... rudę miedzi, ale nie, aż tak będą lepszym wyborem. Dobra. Dobra, szybciej.
Co, nie możesz trochę szybciej robić? Byłbym naprawdę wdzięczny. Jak tam w ogóle z paśnikiem? A kiepsko, kiepsko. Z tego co widzę. Ej, wszystko samemu. Wszystko samemu. Człowiek musi robić. Na co mi te boty, jak one nic nie umią? Ja tak właśnie wiem, że o tym. Dopiero później będziemy mieć pełną potęgę w automatyzacji i tak dalej. Spokojnie. Ale tak. I ogólnie ten, przed następnym odcinkiem jeszcze postaram się trochę nafarmić stali, żeby ewentualnie mieć już przygotowane różne właśnie rzeczy na przyszłość. Może ogarnę jakieś proste mechanizmy już na tej wysepce tam. O, jakiś achievement kolejny. Albo wyzwanie. Tylko w grze nie wiem, czy to by też jako achievement, czy nie. Tak czy inaczej, no, sukces. I teraz, kiedy mamy tę oto stal... Dobra. To jest chyba z której na którą? Zawsze w ten sposób? Nie. Zmień kierunek. O, od razu lepiej. Sztabka miedzi. No. Więc już się udało. Mamy wszystko ogarnięte. Jej. I tak, no. Na tym naprawdę kończymy epizoda, bo... No nie ma sensu przedłużać. Co miało być, to było. Jak widzicie, nasza mała społeczność botów, i nie tylko botów, powoli nam się... No, wzmacnia. A co dalej będzie, tak mówię, zobaczymy w kolejnych epizodach. A póki co naprawdę to już tyle. Powtarzam się znowu, wiem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, no i... Hej, hej.